Zadanie. Kostkę sześcienną pomalowano na zielono, rozcięto tak, jak pokazano na rysunku i otrzymane kostki przemieszano. Następnie wylosowano jedną kostkę. Prawdą jest, że punkt A. Prawdopodobieństwo, że jest to kostka niepomalowana, wynosi 1,27. Patrząc na nasz rysunek, widzimy, że mamy kostkę pokrojoną w poprzek na trzy warstwy. Warstwa górna, środkowa i warstwa dolna. W każdej warstwie mamy 3 razy 3, czyli 9 kostek. I 9 kostek, jak wymnożymy przez 3 warstwy, 9 razy 3, otrzymujemy 27 kostek. Co możemy zapisać? 27, ilość wszystkich kostek. Teraz trzeba w punkcie A uruchomić wyobraźnię. Otóż jeżeli górną warstwę zetniemy, czyli ta warstwa zostanie zlikwidowana, dolna warstwa również zostanie zlikwidowana, zlikwidujemy również warstwę z prawej strony i z lewej strony i teraz warstwę z tyłu i warstwę z przodu, tutaj jakby zetrę, już tak naprawdę nie ma już dla nas nic widocznego, to okazuje się, że jest tam w środku jedna kosteczka niepomalowana. Być może masz młodsze rodzeństwo i często z drewna są wykonane takie sześcieniki. Można je ułożyć i zobaczyć, że w środku będzie jedna taka niepomalowana kostka. Dlatego mamy jedną kostkę niepomalowaną z 27 wszystkich kostek. Więc tutaj napiszę plusik, czyli jest to odpowiedź prawdziwa. Punkt B. Prawdopodobieństwo, że jest to kostka, która ma dokładnie jedną zieloną ścianę, wynosi 3,27. Otóż zauważmy, że tutaj od frontu, na początku, ta kostka ma jedną ścianę pomalowaną. Ta kostka również ma jedną ścianę pomalowaną i ta kostka ma również jedną ścianę pomalowaną. Widzimy, że w każdej ścianie jest jedna taka kosteczka, która ma jedną ścianę pomalowaną. Ile jest ścian? Mamy 6 ścian. Więc na każdej ścianie jest taka jedna kostka. Zatem w podpunkcie B możemy zapisać, mamy 6 takich kostek z jedną ścianą pomalowaną z 27 kostek do wyboru. Więc ta odpowiedź jest fałszywa. Przy odpowiedzi B napiszmy minus. Ta odpowiedź jest fałszywa. Przejdźmy teraz do C. Prawdopodobieństwo, że jest to kostka, która ma dokładnie 3 zielone ścianki, wynosi 8,27. Myślę, że nie trudno zauważyć, że 3 zielone ścianki będzie miała kostka tutaj, ta na narożniku i każda kostka będąca na rogu będzie miała 3 zielone pomalowane ścianki. Tych rogów, jak widzimy, mamy na górze 4, na dole również 4, więc łącznie 8 takich rogów, a każdy róg to jest jedna kostka, więc w podpunkcie C mamy 8 takich kostek z 27, czyli odpowiedź C jest odpowiedzią prawdziwą.